Dzisiaj starcie z kokosem. Czyli tak naprawdę można powiedzieć specjalny odcinek starcia z legendą. Mamy 4 piwa kokosowe, w tym legendę, można powiedzieć, Coconut Porter z browaru Maui Brewing. To jest browar z Hawajów. Może się pochwalić nagrodą World Beer Cup w 2006 roku. Czyli już jakiś czas temu, no 10 lat przeszło. No ale jest to rarytas, trudno dostępny albo w ogóle niedostępny w Polsce. Do tego w charakterze polskiej reprezentacji mamy przedstawicieli Ale Browaru i Jana Olbrachta. Pierwszy z nich to kokosowy porter, Say No More, tegoroczny świąteczne piwo z Ale Browaru. Say No More, no to wiadomo, marka, której przedstawiać nie trzeba. Co roku piwo świąteczne wypuszczane przez Ale Browar jest innym piwem. W tym roku chłopaki zaserwowali nam kokosowy porter angielski. 16 ekstraktu, no czyli całkiem sporo. 40 IBU, 6% alkoholu. A drugim piwem jest Milk Stout z kuźni piwowarów. 15 ekstraktu, 30 IBU. To jest oczywiście ciekawe piwo. To jest mój faworyt kuźni piwowarów. Kiedy sędziowałem drugą edycję, piwo Michała Białozura zrobiło na mnie największe wrażenie. Wygrało na szczęście i zostało uważone komercyjnie w browarze Jan Olbracht. Także zobaczymy, jak to wyszło. Tutaj mamy zarówno laktozę, jak i kokos, jak i nawet espresso. Także piwo naprawdę ciekawe, handmade, wszystko zostało robione totalnie rzemieślniczo, totalnie kraftowo. Także trzymam kciuki za to piwo, a konkurencja nie jest łatwa. Czyli w zasadzie te dwa można ze sobą zestawić. To może być najciekawszy pojedynek, bo zarówno styl jest podobny, Coconut Porter, jak i parametry. Tutaj 6% i tutaj 6%, więc można stwierdzić, że gdzieś tam ekstraktowo są te piwa ze sobą zbliżone. No i jako bonus, powiedzmy, jako czwarte piwo, to piwo z browaru Dudges, szwedzki browar, znany głównie z tego, że waży tam browar Omnipolo, browar kontraktowy, Omnipojo właściwie. Ale sam browar Dudges też również ma dobrą opinię i waży bardzo dobre piwa. To akurat jest kokosowy stout imperialny, więc najmocniejsze piwo ze stawki, 10% alkoholu. Oczywiście, jak już pewnie zauważyliście, tutaj styl nie do końca gra rolę. Mamy portery, mamy stouty, ale chodzi głównie o dodatek kokosa, więc będę głównie oceniał piwa pod kątem dodatku kokosa. Szanse będą równe. Ja piwa degustuję na ślepo, także za chwilę dostanę próbki zakodowane. Nie będę wiedział, które piwo jest które. No i zobaczymy. Dzisiejszy odcinek traktujcie luźno. Tak jak mówię, style są różne, więc tutaj bezpośrednio raczej nie będę ich porównywał. Głównie kładę nacisk na kokos. Okej, dostałem już próbki. Od razu zostałem poinformowany o kolejności nalewania, żeby dobrze ocenić pianę. Także wbrew pozorom, to piwo było nalewane pierwsze, ma pianę najbardziej trwałą. To piwo było nalewane drugie, ma również trwałą pianę. Natomiast te tak naprawdę były nalewane jako ostatnie, więc powinny mieć najbujniejszą pianę, a nie mają jej w ogóle. No to jakby było trochę do przewidzenia, ponieważ dodatek kokosu, który jest bardzo tłusty, no jest duże ryzyko, że będzie negatywnie wpływał na pianę. Jedźmy może od tej strony, tu jest takie piwo najjaśniejsze, wydaje się, więc może będzie najlżejsze. Powiedziałbym, już porównując tą pianę przy okazji, to powiedziałbym, że mimo wszystko tu jest ładniejsza, bo jest mniejsza, niższa, ale taką ma fajniejszą konsystencję. Także wydaje mi się, że piana jest tutaj, ale umówmy się, piana nas tutaj za bardzo nie interesuje. Barwa tej próbki to jest próbka niebieska. Jej barwa jest właśnie taka
bym powiedział, brązowawa z takimi czerwonymi refleksami. Także piwo jest przejrzyste, pod światło. Także nie jest zupełnie czarne, raczej brąz. Tutaj mamy podobną sytuację. Jest może mniej klarowne, może mniej przejrzyste, ale też wyraźne czerwone refleksy. No tu już mamy czerń, praktycznie nieprzejrzystą, gęste, smoliste. I tutaj podobnie. Tutaj to już w ogóle jest czerń nieprzenikniona. Tu jeszcze jakiś tam przebłysk się pojawiał. Tak? Delikatny bardzo, ale był. Natomiast tu mamy już czerń nieprzeniknioną. No to jedźmy od prawej strony, bo tak akurat piwa są ułożone widzę od najjaśniejszego do najciemniejszego, więc pojedźmy po prostu tą kolejnością. No, wyraźna nuta kokosowa. Nie jest to może jakieś zniewalające, bardzo intensywne, ale jest. Pod spodem mamy takie trochę nuty kawowe. No, przyjemnie to piwo pachnie, naprawdę fajnie. Taki kokos gdzieś tam w tle nie dominuje, nie jest na pierwszym planie, ale jest wyczuwalny. Próbka druga, próbka zielona. Tutaj w ogóle kokosa nie czuję. Chociaż nie, trochę wychodzi, delikatnie go czuć. Bardziej jest taki zapach czekolady. Czekoladowy, mleczna czekolada, ale kokos też się pojawia. Także jest bardzo słodko, jest bardziej słodko niż w pierwszej próbce, bo pierwsza próbka bardziej szła w kawę, w gorzkie klimaty, natomiast ta idzie bardziej w słodycz. Słodka czekolada, kokos. No ale w tych dwóch pierwszych na razie gdzieś ten aromat kokosa mnie nie powalił. Zobaczmy, co będzie dalej. No tutaj też podobnie, też taki klimat gorzkiej czekolady, może trochę kawy, trochę jak pierwsza próbka. To jest próbka żółta. Tu chyba najtrudniej mi się doszukać nut kokosowych. Bardziej jest to właśnie gorzka czekolada, kawa. No i próbka czerwona. Ta najbardziej taka gęsta, smolista. Aż widać oka tłuszczu, które się unoszą tutaj na tafli. Także ja się nie dziwię, że tutaj nie ma piany. Piwo po prostu jest wręcz tłuste. No tu jest aromat, który mi trochę przypomina nalewkę na risie, którą niedawno zrobiłem. Taki gęsty, likierowy, nawet konsystencja jest gęsta, ale ten zapach jest też taki likierowy, alkoholowy. Obstawiam, że to jest to najmocniejsze piwo, ten Dadżes szwedzki. Bo no, jako jedynym czuć nutę alkoholową. Natomiast kokosu nie ma w ogóle. Taki jest, kurczę, wręcz aż trochę jakby wędzony. Także zupełnie jakby nie to, czego tutaj oczekuję. Raczej spodziewałem się piw słodkich, takich czekoladowych, takich w typie Bounty. Natomiast tutaj tego nie ma. Jeżeli to jest ten Dadżes, no to muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o aromat, rozczarowanie. Znaczy, jeśli chodzi w ogóle o aromat, to tu jest rozczarowanie, niezależnie jakie to jest piwo, bo aromatu kokosu nie ma. To oceńmy, które piwo najlepiej pachnie. Niestety żadne mnie nie urzekło, żadne mnie nie zwaliło z nóg aromatem kokosa. To jest pewnego rodzaju rozczarowanie, ale jakaś tam nuta w każdym, poza tym czwartym, się pojawiała. Tutaj jakaś kwaskowa nuta teraz się pojawiła. Kokosa już za bardzo nie czuję. No dobra, on wychodzi, ale tak z trudem. Tutaj ten aromat jest fajny, jest wyraźny. Jest kokos, jest słodycz, no w zasadzie taka czekolada z kokosem. Chyba to będzie najlepsze, jeśli chodzi o aromat. Najbardziej zbliżone do tego, czego oczekiwałem. Ale tutaj też jest przyjemnie. Tu jest mocno czekoladowo, z kolei trochę ten kokos ginie. Myślę, że te dwa są najlepsze, jeśli chodzi o aromat, z lekkim wskazaniem na próbkę zieloną.
Tutaj to w ogóle pachnie to wędzonką. Nie wiem skąd to się wzięło. Dobra. Spróbujmy teraz przejść do smaku. Może nam to rozwiąże parę wątpliwości. Próbka niebieska. No w ogóle teraz pachnie takim lagerem jakby. Taki ma taką nutę charakterystyczną dla ciemnych piw dolnej fermentacji. Dla jakiegoś dunkela, dla jakiegoś schwarzbiera. W smaku trochę kokosa jest. Mocna goryczka. Oj, mocna goryczka. Mocna, mocna. Jeśli tutaj miało być z tego jakieś słodkie piwo, no to nie wyszło, bo goryczka jest już po pierwszym łyku ją czuć. Nie chcę być złośliwy, ale obstawiałbym Ale Browar. Ale to się oczywiście okaże. To widziałem jakiś wywiad z Michałem Saksem, więc wiem, że celowali w piwo w Bounty w płynie, więc może to być też równie dobrze piwo zielone, czyli druga próbka. Piwo jest niezbyt pełne. W posmaku czuć kokosa. Natomiast ta goryczka trochę tutaj jest przesadzona i zmywa nam całą jakąkolwiek słodycz i jakąkolwiek tutaj nutę kokosa. Druga próbka zielona. Tu jest aromat naprawdę fajny. Czekolada, kokos. Cały czas to czuję, więc to jest chyba faworyt. W smaku lekkie rozczarowanie, bo jest trochę wodniste i trochę kwaskowe. Ale czuć kokosa, tylko że brakuje mi tutaj ciała. Jakiejś słodyczy. W aromacie jest słodko, jest fajnie, ale w smaku trochę mi brakuje tej słodyczy. A tym bardziej ona powinna być wyczuwalna po tej goryczce tutaj. Więc, ale jeszcze wrócimy, potem zrobimy jeszcze jedną rundę, żeby się upewnić. Zawsze lepiej dwa razy wszystko przewąchać i przesmakować, jeśli oczywiście jest na to czas. Próbka żółta. No tutaj teraz nuta taka typowo palona, kawowa się pojawiła. Tu jest ciało. Tu jest fajne ciało. Bardzo złożone piwo. Słodkawe. Z kokosem. Nuta kawowa, lekka kwaskowość, ale jeśli chodzi o smak, na razie jest to najpełniejsze i najlepsze piwo, takie właśnie trafiające w moje oczekiwania. Bardzo dobre. To żółte, trzecia próbka, bardzo dobra. I idziemy do czwórki. Tutaj nic się nie zmieniło. Jest taki, kurde, tłusty, wędzony aromat. No to z pewnością jest Duchess, to nie ma wątpliwości akurat, no ale to było do przewidzenia, że akurat to trafię, bo piwo ewidentnie nie jest jakimś tam porterem czy milk stoutem. Czuć, że to jest 10%, czuć ten alkohol rozgrzewa, piwo jest gęste, smoliste, ale kokosa to ja w nim nie czuję. Może jako imperialny stout, ok, wybroniłby się. Chociaż tak bez jakichś uwielbień. Natomiast jako kokos słabo. Dobra, no ja już w zasadzie mam swoje typy. Domyślam się, podejrzewam, że tutaj będziemy mieli, a może powiem to na samym końcu, jak już wybiorę tego zwycięzcę. Ciekawe, czy w ogóle trafię. Ale jeszcze zróbmy jedną rundę. Znaczy tak, tego już mogę wykluczyć. To już nie ma sensu, tu mamy czwarte miejsce. No bo kokosa tutaj jest najmniej. To jest taki, kurczę, ten aromat jest nie za bardzo. Jak wąchałem to piwo jako pierwsze, to gdzieś tam ten kokos, to espresso, taka kawowość była. Natomiast teraz to mi pachnie takim dunkelem. Z taką kwaskową nutą. Może jakieś tam delikatne, kokosowe nuty, ale nic specjalnego. Na razie nie piję, bo ono było bardzo gorzkie, więc zostawię je na później. Spróbuję zielonego, bo ono z kolei było wodniste. Zobaczymy, jak będzie teraz. To jest najlepszy aromat. To jest najlepszy aromat. Kokos w mlecznej czekoladzie. Banty, jeśli ktoś chciał uzyskać efekt banty w płynie, to tutaj aromat
nam to daje. W smaku kokos jest też wyraźny, ale kurczę, brakuje ciała. Brakuje, zdecydowanie brakuje ciała i słodyczy. Tu aromat super. Może nie tak intensywny jak w zielonej próbce, ale jest wyczuwalny kokos. Jest wyczuwalna kawa. Jest słodko, jest słodycz. Podejrzewam, że od laktozy. Także słuchajcie. Mój werdykt to jest taki. Najlepszym piwem tego zestawienia jest próbka żółta. Bo ma bardzo dobry aromat i bardzo wyraźny, fajny, słodki, kokosowy smak. Drugie miejsce, próbka zielona. Jeśli chodzi o aromat, najlepszy. Pierwsze miejsce zdecydowanie, ale oceniając całość, jednak drugie miejsce, bo tu w smaku trochę brakuje. A, jeszcze miałem spróbować niebieskiego. Chociaż nie sądzę, żeby się werdykt zmienił. Jest kokos w smaku. No, piwo nie jest złe. Spokojnie. Ten aromat taki sobie. W smaku kokos jest. Ale ta goryczka, kurde, przesadzona. Jak na ten styl, jak na piwo z kokosem, które ma być słodkie. Goryczka jest przesadzona. Także obstawiam Ale Browar. Już bez złośliwości. Po prostu domyślam się, że próbka żółta to jest milk stout z kuźni piwowarów, bo czuć tą słodycz laktozy, czuć espresso w aromacie. Próbka zielona dla mnie to jest Maui Brewing Coconut Porter. No i drogą dedukcji, jakby siłą rzeczy, próbka niebieska musi być Ale Browarem. Próbka czerwona. Czwarte miejsce w tym zestawieniu to jest szwedzki Dudges. I największe rozczarowanie. Russian Imperial Stout z kokosem. To miała być petarda, miał położyć wszystkich, ale nie położył. Sam się położył. Także zaraz przychodzą butelki i sprawdzimy. Dobra, sprawdźmy. Dudges. Czerwone. Czerwone. Zgadza się. Teraz mamy tak, miejsce trzecie, czyli niebieski pasek, możecie sobie zobaczyć, to jest Saint No More Ale Browar, niebieski pasek. Drugie miejsce, drugie miejsce, czyli pasek zielony, czyli próbka numer 2, to jest Maui Brewing, czyli po raz kolejny mój nos i mój smak okazał się niezawodny. Udało mi się rozpoznać. No i nasz zwycięzca Milk Stout. Próbka żółta. No, co ja mogę powiedzieć? Powiem tylko tak. Jeśli porównując tą wersję komercyjną do wersji domowej, to jest może jakieś 60-70% sukcesu. Także wyobraźcie sobie, jakie było to piwo w oryginale. No ja się po prostu w nim zakochałem, wręcz zmusiłem sędziów, żeby za tym piwem głosowali. Chociaż nie było to bardzo trudne, bo też mi bardzo smakowało. Najbardziej się wzbraniał piwowar. Pozdrawiam Józefika. Ale w końcu dał się przekonać. Własnoręcznie uprażył płatki kokosowe, własnoręcznie przygotował chyba 500 filiżanek espresso. Także wielki szacun. Myślę, że efekt wynagrodził tą pracę i piwo naprawdę, no nie można się go wstydzić, a wręcz powinno się być z niego dumnym. Tym bardziej, że pokonał legendę, a było całkiem tutaj blisko. Gdyby nie smak, to jednak Maui Brewing by wygrało, ponieważ no, aromat jednak tutaj był. No, jest niesamowity. Natomiast w smaku lepszy okazał się Milk Stout z kuźni i mnie to osobiście bardzo cieszy, także starcie z kokosem zakończone. Można powiedzieć, że jestem trochę rozczarowany, chociaż nie. W sumie te dwa piwa środkowe dały mi naprawdę
bardzo dużą satysfakcję i przyjemność, także jest pozytywnie. Jest pozytywnie, może żadne piwo nie buchało tak kokosem, jakby się tego chciało, natomiast muszę przyznać, że te dwa piwa są na bardzo wysokim poziomie. To tyle, do zobaczenia, na razie.